Dzień dobry. Częstym problemem interpretacyjnym przy analizowaniu tekstu Biblii jest pytanie, czy należy traktować przekaz Biblii dosłownie, literalnie, czy może symbolicznie, a nawet alegorycznie. Popularny jest pogląd o tak zwanym prostym czytaniu Biblii, czyli rozumieć należy tak, jak napisano. Jeśli więc napisano, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to znaczy dokładnie, że Bóg na początku stworzył niebo i ziemię. I niby wszystko jest jasne, dopóki ktoś nie zada pytania. Ale jaka jest definicja tego biblijnego początku? Czy chodzi o to, że niczego wcześniej nie było, a wszechświat, a niebo z aniołami i serafami, a Lucyfer, który według innych tekstów Pisma Świętego był już wcześniej, przed stworzeniem ziemi? Czyli coś chyba było przed tym początkiem opisanym w Księdze Rodzaju. Prolog Ewangelii Jana mówi, że na początku było Słowo. A gdy sobie uświadomimy jeszcze, że to Słowo było Bogiem, to widzimy, że początek z Księgi Genezis i początek z Ewangelii Jana to zupełnie inne początki. A o tym drugim początku można nawet powiedzieć, że jest to początek, który nie ma początku, zakładając, że mówimy o absolucie. A gdy czytamy z kolei o stworzonym niebie, czy chodzi o ziemską perspektywę, otaczającą Ziemię atmosferę, a może kosmos, to, co z Ziemi widać, czy również to, co jest ludzkim okiem niedostrzegalne. A zatem mamy jedno proste zdanie w Biblii, którego wcale nie da się tak prosto zinterpretować. Niektórzy jednak próbują i potem mamy takie kwiatki jak teorię płaskiej Ziemi. No bo skoro Ziemia ma cztery krańce, to nie może się zawijać. Daleki jestem od tego, aby tracić czas w tym momencie na tego typu dywagacje. Wszystko właściwie powinno rozwiązać podstawowe założenie, na które się wielokrotnie powoływałem. Biblia nie jest podręcznikiem astronomii czy geologii. Biblia jest podręcznikiem wiary, skoncentrowanym na objawieniu nam Pana Jezusa Chrystusa i ukazaniu Jego planu zbawienia. Zgodnie z zasadą, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawia Bóg, natchnieni, ale ludzcy autorzy Pisma Świętego stosowali różne środki wyrazu znane i stosowane wtedy w literaturze, w tym opisy, kroniki, genealogie, zapisy prawne, poezję, przypowieści, symbole, alegorie, listy. I często jest tak, że te różne środki wyrazu przeplatają się wzajemnie. Nie są oddzielone od siebie i oprócz zasady kontekstu i wszelkich innych zasad interpretacji Biblii, o których mówimy już od jakiegoś czasu, trzeba też pewnego wyczucia, czy nawet warsztatu, doświadczenia, które nabywamy przez całe życie, czytając, słuchając czy oglądając, jednym słowem będąc osadzonymi w pewnym środowisku kulturowym. Jeśli z jakichś powodów, na przykład braku tego odczytania, wyrwiemy tekst biblijny z tego kulturowego kontekstu, to możemy mieć problem z wyłuskaniem tych wielu subtelności występujących w Biblii. I wtedy pojawia się problem. Dosłownie czy w przenośni? Literalnie, wręcz literalistycznie czy duchowo? Podczas naszej ostatniej wizyty w raju odkryliśmy, że tekst pierwszych rozdziałów Księgi Genezis mówi o realnych wydarzeniach, które miały miejsce, i jednocześnie
ten tekst używa czasami pewnego języka przenośni, na przykład nagość pierwszych ludzi, symboli, na przykład wąż kąsający kogoś w piętę, czy typów, na przykład pierwszy Adam będący typem drugiego Adama. Jest to dość charakterystyczne dla przekazu biblijnego, że odczytanie sensu tekstu jest często wielowarstwowe. Być może błędem jest więc stawianie sprawy w ten sposób, że albo realny opis, albo mit, albo przekaz dosłowny, albo symboliczny. Nasz kwartalnik Lekcje Biblijne podaje w tym tygodniu kolejne przykłady. Bóg stwarza większe światło, aby rządziło dniem. I domyślamy się, że chodzi o słońce. Potem stwarza mniejsze światło, aby rządziło nocą. I w naszym domyśle jest to księżyc. Ale okazuje się, że jest to celowy zabieg pominięcia nazw, czy nawet imion słońca i księżyca, bo w czasie powstawania tekstu te ciała niebieskie były czczone przez pogan jako bóstwa. Więc zapis biblijny unika stosowania bezpośrednio tych nazw, aby nie dać najmniejszych nawet powodów do skojarzenia z pogańskim bałwochwalstwem. Przy okazji ten argument obosiecznie uderza w tak zwanych literalistów, czyli zwolenników traktowania tekstu biblijnego w sposób skrajnie dosłowny i w jakimś sensie rozumiejących natchnienie Biblii na sposób werbalny. Bo jeśli opis stworzenia uwzględnia tę potrzebę kulturową i zapewne też duchową, może nawet dydaktyczną, potrzebę odcięcia się od pogaństwa, to po pierwsze nie mógł powstać, nie wiem, co najmniej w raju, a spotkałem się z ludźmi, którzy mają taki pogląd, że Biblia była pisana na żywo, live. Po drugie, nie została pisarzowi tej księgi, czyli w myśl słów Jezusa Mojżeszowi, podyktowana w taki sposób, aby opisać stworzenie z perspektywy czasu, w którym ono nastąpiło, bo przecież nie było wtedy żadnego pogaństwa, tylko Mojżesz opisuje to, co mu zostało objawione przez Boga i przekazane przez wcześniejsze pokolenia w taki sposób, aby miało swoje odniesienie do sytuacji, w której tekst był spisywany. Czyli mamy nawet w opisie stworzenia ślady kulturowe z zupełnie innej epoki. Podobnie wygląda sprawa z genealogiami. Nie po to zostały napisane, abyśmy próbowali na ich podstawie obliczać na przykład datę stworzenia świata, ale powstały po to, aby wykazać konsekwentną ciągłość, chciałoby się powiedzieć sukcesję, prowadzącą do narodzenia się drugiego Adama. Czyli znowu, plan zbawienia i Chrystus. Dlatego apostoł Paweł przestrzega przed prowadzeniem sporów na temat rodowodów i zajmowania się nimi w oderwaniu od szerokiego kontekstu historii zbawienia. Dzisiaj mamy nawet taką sytuację, że ortodoksyjni Żydzi liczą lata od stworzenia świata i to się nawet przyjęło, mają obecnie rok 5780, obliczony zapewne na podstawie tych wszystkich genealogii. I jest to może i ciekawe, ale o tym, do którego konsekwentnie te genealogie miały prowadzić, zupełnie zapomnieli. Kilka słów o naszych rodzicach, bo tutaj mamy niesamowite bogactwo treści. Już w poprzednim odcinku powiedziałem, że w biblijnym pojęciu Adama z raju mieści się zarówno kobieta i mężczyzna. Nie ma w raju Adama i Ewy. Jest Adam jako mężczyzna i kobieta. Jest więc wyraźne rozróżnienie płci. Mężczyzna po hebrajsku ish i kobieta
Isha. Ten sam rdzeń, jedynie końcówka, podobnie jak jest to w języku polskim, wskazuje na to, czy jest to rodzaj męski, czy żeński. Jest to dosyć ważne, bo pierwszy rozdział Księgi Genezis pokazuje przepiękny obraz harmonii, partnerstwa i równości pomiędzy mężczyzną i kobietą. Bóg w pierwszym rozdziale wierszu 27 stwarza człowieka jako mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo. Stwarza ich obojga na obraz swój. I w następnym wierszu błogosławi im obojgu. Co obejmuje to błogosławieństwo? Rozradzanie się i rozmnażanie, napełnianie ziemi, czynienie jej sobie poddaną, panowanie nad zwierzętami. To nie są uprawnienia dane tylko mężczyźnie. Błogosławieństwo jest dla obojga. W kolejnym, wydaje się bardziej szczegółowym opisie stworzenia, znajdującym się w drugim rozdziale, zawierającym nieco inne aspekty i akcenty, podkreślone jest, że nie było człowieka, który by uprawiał rolę, więc Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi. Ten, który potrafi stworzyć coś z niczego, używa ziemi do stworzenia istoty, która będzie nad nią panowała. Człowiek ma być częścią tej natury, jest z nią zharmonizowany. I potem Bóg umieszcza człowieka w ogrodzie po to, aby uprawiał ten ogród i strzegł go. I tu pojawia się kolejny motyw. Motyw więzi i relacji. Człowiek jest obrazem Boga, więc potrzebuje relacji i więzi. Nie tylko na poziomie wertykalnym. Bóg człowiek, człowiek Bóg, stwórca stworzenia, ale również na poziomie horyzontalnym. Potrzebuje relacji człowiek, człowiek. Dlatego pojawia się dla wielu kontrowersyjny opis ukształtowania kobiety z żebra Adama. Ale to jest wyraźna analogia do powołania człowieka z prochu ziemi. Tam harmonia i tu harmonia. Kobieta ma być równoprawną partnerką mężczyzny. Nie ma być głową, nie ma być mu poddana, ale ma stać u jego boku. Niektórzy, czytając opis planów Pana Boga wobec kobiety, lubią cytować słowa z wersetu 18, drugiego rozdziału. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I w pewnych kręgach kulturowych interpretują te słowa jak najbardziej dosłownie i zgodnie z nabytymi zwyczajami. Mianowicie, że ta pomoc to rodzaj miłego w dotyku, ładnego dla oka i funkcjonalnego robota kuchennego. No właśnie, dokładnie, taka pomoc domowa. I nie wiedzą zapewne, że ta pomoc w języku hebrajskim to słówko ezer, które tylko tutaj odnosi się do człowieka, konkretnie do kobiety i żony. To słówko występuje oczywiście w innych miejscach Biblii, a chyba najbardziej znany tekst znajdujemy w Psalmie 121. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd mi nadejdzie pomoc? Pomoc moja jest od Pana. I rzeczywiście to słowo ezer, które tekst biblijny odnosi zarówno do kobiety z raju i do Boga, oznacza pomoc w sensie wsparcia w jego uniwersalnym wymiarze fizycznym, psychicznym, duchowym, emocjonalnym. Stworzenie kobiety i żony jest zwieńczeniem i dopełnieniem dzieła stworzenia. To dzięki takiej pomocy, takiemu wsparciu, człowiek staje się jednym ciałem. To jest powodem, że pierwsza para ludzka nie wstydzi się u siebie wzajemnie. Mówiłem o tym poprzednio. Są przyjaciółmi, uzupełniają się,
są wobec siebie otwarci, szczerzy, nie muszą niczego ukrywać. Kiedy tak patrzymy na przesłanie Biblii, zachwycamy się i przestajemy wchodzić w akademickie dyskusje, jak wyglądał owoc czy listek figowy. Przestajemy koncentrować się na takich szczegółach, odchodzimy od litery, aby wydobyć z tekstu i w tym przypadku opisu stworzenia prawdziwą esencję. Apostoł Paweł napisał, że duchowe sprawy najlepiej duchowo pojmować. I rzecz bardzo ciekawa w kontekście tych rozważań nad kluczem interpretacyjnym. Pan Jezus zawsze, gdy naucza o małżeństwie, odwołuje się do pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. I dodaje jeszcze w kontekście pewnych patologii, które pojawiły się po grzechu, słowa "na początku tak nie było". Daje więc nam wyraźną wskazówkę interpretacyjną, zresztą nie tylko w przypadku relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną, że w naszej pielgrzymce do Królestwa Bożego mamy kierować się ideałem opisanym w raju. W końcu po to przyszedł nasz drugi Adam, aby ten ideał przywrócić i zapłacić wielką cenę za to, aby tak się stało. A zatem mamy fakty, rzeczywiste wydarzenia, które miały miejsce, ale opisane tak, abyśmy wyciągnęli z nich głębokie, duchowe, ale jednocześnie bardzo praktyczne przesłanie. Żebyśmy naszych małżeństw i relacji pomiędzy mężczyznami i kobietami nie opierali na tym, co jest opisane po upadku i będących jego skutkiem, ale na Bożym pierwotnym planie objawionym na pierwszych stronicach Biblii. Dużo dzisiaj było parenezy i interpretacji, mniej może metodologii. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak do tego doszedłem i jakie zasady hermeneutyki zastosowałem, odsyłam do nagrania sprzed kilku lat "Bóg a kobieta". Wystarczy wpisać w wyszukiwarce YouTube obok mojego imienia i nazwiska "Bóg a kobieta" i znajdziecie to nagranie. Link zamieszczam również w komentarzu na Facebooku i na moim kanale YouTube. Jestem przekonany, że to będzie bardzo ciekawe. Do zobaczenia i usłyszenia.